Moi drodzy Państwo, dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy będę miała swoje zwierzątko. Dlatego, dlatego że jedziemy po kota. Jezu, ja nie mogę uwierzyć, że będzie tutaj kot. Serio, rozmowy były prowadzone długie, ciężkie. Długie rozmowy i długo były prowadzone. Tak. Tak, ale na szczęście wszyscy się w końcu zgodzili i jedziemy po kota, także no. A zanim to jeszcze wam pokażę, bo robiliśmy wielki unboxing z dziewczynami, przyszły mi takie ogromne pudła do pudełka, a później pokażę wam, jak mój pokój się zmienił, bo trochę tam zaszło przemeblowanie w związku z tym, że tyle rzeczy mi przyszło, także teraz widzicie unboxing, a my lecimy po kota. Od której paczki w ogóle zaczynamy? Ta jest najcięższa. Ale tam nie ma drapaka, nie? Tam jest drapak. No to może drapak najpierw. W ogóle te zakupy, myślę, że kosztowały mnie już tak w sumie ponad 1500 zł. Nie, no ja nie mówię, że ja nie narzekam. Ja chcę, żeby kot miał po prostu jak najlepiej. To jest tylko drapak. Ale to będzie składania. To będzie taka... A nie składam drzewko. Nie. Gości, kolejna myszka. Serio, tak się cieszę, że Marta, myślę, że ty masz kota, a tak naprawdę wszyscy w trójkę przeżywamy, jakbyśmy mieli. No. Instrukcja. Sztos. Jaka skomplikowana! Może nie! Jaka skomplikowana, co to są w ogóle? Jakieś ABCD 12, 13. Karol dla kota, to nic to ciekawego. To mokra. Tak. Sucha. To jest mokra? Mokra, tylko jest w saszetkach. Ma tak pakowana. Jest dla baby kotów, takich kitem. To jest taki zestaw w ogóle 12 zabawek. Zastanawiałam się. Zestaw 12 zabawek dla jednego kota. No bo nie wiadomo, co sobie akurat polubi, co najbardziej będzie pasować, no nie? To jest największe zwierzchu. Drapak to jest? To jest drapak taki kartonowy na ziemię z koci miętką. Bo na przykład... I to się wsypuje tu? No, tak, mój kot lubił drapać dywan, no to chcę mu to postawić, żeby mógł sobie tak pazurki ostrzyć na takim czymś. I ty się tak po prostu stawia? Tak. No? Gdzie to będziesz trzymać? No, to było gdzieś po... Będziesz chodzić, a tu 12 zabawek. No. Tak, tak. A to jest mata pod miseczki pewnie. Tak, no może w ogóle biała? Ładna. Myślałam, że jest kremowa tak szczerze, jak ją zamawiałam, ale biała będzie pasować do mebli. Do tego. Sucha karma, kitem dla baby. Jakie ładne opakowanie w ogóle masz, po opakowaniach wybierałam. Nie, nie, patrzyłam po prostu na tą stronę, jakieś karmy dla kotów i dla małych kotów były różowe. To jest hitem dla mnie. Nie wiedziałam, że w ogóle jest coś takiego. To jest samokarmiące, jakbym na przykład wyszła z domu albo coś, to tutaj można 5 posiłków dać i co jakiś czas i to się będzie tak przesuwać i się otwierać. Czaj! Ale to na mokre, nie? Dobra, musisz nagrać, że twój kot jest rich. Ale... Miseczkę? Tak. Ciekawe, co ma narysowane albo napisane. Kota? Kota. Kto się spodziewał? A tu ciekawe, co to jakbyście jeszcze nie wiedzieli, że tutaj będzie kot. Takie mam. Dobra, tu mam zabawkę dla kota, kolejną. O Jezu, ale on będzie szalał. Kupiłam też taki laser. A masz baterię? O, pokażę. Ej, ale świeci? Przecież to jest latarka. Aha, bo to trzeba przytrzymać. W kształcie rybki! O Jezu, to nie fajnie. Pewnie i tak będzie zainteresowany. Wiesz? Koty uwielbiają lasery. To jest kolejna wędka. Robiłam to zamówienie jeszcze zanim mi dałaś tam. Później jeszcze dzisiaj kolejną kupiłam. Tak. Czyli są cztery. Cztery wędki dla kota. No tak to... wiesz, jakby mu się znudziła mysz, to ma tutaj takiego geparda. Fajne. Różdżka. No na TikToku są takie filmiki, że psy lub koty umieją naciskać na guziczki, które się odzywają i tam jakieś no i tam piesek właśnie mówił, jak chciał iść na spacer, to tam dawał, mamo, spacer, coś takiego i on będzie tak, która wędka dzisiaj? Dzisiaj panterka. Różowy żwirek. To jest taki żwirek filikatowy i on jest właśnie do tej kuwety, bo w ostatniej paczce idzie mi, uwaga, samoczyszcząca się kuweta. No. To będzie hit. To jest transporter, bo w ogóle ja dlatego tyle w tych paczek mi idzie, bo jestem głupkiem i nie zamawiałam wszystkiego w jednym czasie, tylko po prostu zamawiałam i mówię, dobra, już mam na pewno wszystko, sprawdzałam po 100 tysięcy razy, zamawiałam, po czym mi się na ten dzień przypominała, a nie mam transportera na przykład, który jest niezbędny, żeby tego kota na przykład, nie wiem, przywieźć do domu czy coś, no więc musiałam to dokupić. Tu mam kocyk, właśnie się zastanawiałam, czy chmura nie ma takiego samego. Ma taki chyba, ale malutki. To jest w ogóle hit, o istnieniu tego dowiedziałam się ostatnio, jak właśnie szukałam sobie rzeczy dla kotów i weszłam sobie na tą zakładkę kuwety i pielęgnacja i wyskoczyło mi coś takiego i się zainteresowałam i zaczęłam o tym czytać. Okazało się, że to są
kocie feromony, takie syntetyczne, które powodują, właśnie są dwa rodzaje. Ten powoduje to, że kot powinien się podobno uspokoić, powinien się lepiej zachowywać w nowych miejscach i jeżeli ma jakieś właśnie problemy z drapaniem mebli, tutaj jest nawet narysowany, to po prostu jakby te feromony zaspokajają w nim taką żądzę zaznaczenia terenu, a koty jak drapią, to też zaznaczają swój teren. I to tak? Jest... Drapią sobie? Tak. I to jest coś takiego, wkłada się to po prostu do kontaktu. Jak na komary. No. Tu i to wydziela zapach, który jest dla ludzi nieodczuwalny. To ma podobno zapobiegać kocim kłótniom. I jestem ciekawa, czy właśnie fajnie to zadziała na przykład na chmurę i na kota, czy się wiesz, no. Czy, będą jak, czy będzie jakiś spokojniejszy ten kot, czy coś. No. Ja to kupiłam przede wszystkim dlatego, że ja na święta jadę do domu, a mój kot nigdy nie miał do czynienia z małym kotem, z żadnym kotem chyba. On broni swojego, kurde, podwórka i no. Nie wiem totalnie jak się zachowa, więc po prostu kupiłam coś takiego, żeby jakoś tam lepiej to wszystko ogarnąć. I ostatnia rzecz, czyli szczotka. Po prostu dla kota. Mogę tylko być tą rękawiczkę. Szczotkowa kota? No taki grzebyczek, bo one, bo koty jak zmieniają sierść na lato, na zimę, to strasznie kłaczą. I... Dla psa. A nie. Nie, było, że dla małych, że dla kotów i dla małych psów. Czytałam opinie na różnych stronach, też ludzi, którzy to kupowali i naprawdę były pozytywne, więc to chyba nie jest żaden shit, tak mam nadzieję. No, no. Zobaczymy. Mam tu przygotowanego boksa, mam transporter, w którym będziemy przewozić kocurka. Nie chcę go otwierać, bo okazał się, jak już widzieliście na unboxingu, trochę spieprzony i to się ciężko otwiera, ale tu w środku jest maskotka kotka. U nie widać. Maskotka kotka, żeby się miał do czego przytulić. Kurde, nie mogę się doczekać. Jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę wam koniecznie pokazać, jak już wrócimy. Dlatego, że kupiłam samoczyszczącą się kuwetę za 500 zł i nie było jej widać na unboxingu, bo mi jeszcze po prostu nie przyszła wtedy. Ale już ją mam i muszę wam koniecznie pokazać, jak to działa, bo jest po prostu niesamowite. Ja nie wiedziałam w ogóle, że takie coś istnieje. Generalnie po kota jedziemy aż do Rzeszowa. Znalazłem ogłoszenie, właściwie to Peter podsłał mi ogłoszenie od jednej dziewczyny, która miała... Chcę do domu pojechać swojego do Rzeszowa i wtedy dobra. Akurat muszę wpaść po coś, po jakieś dokumenty do urzędu, to przy okazji Marta tam kota może odebrać. Tak jest. Byłam w schronisku, patrzyłam też na inne ogłoszenia, ale w schronisku koty były albo już takie większe, albo takie całkiem malutkie, a właśnie zależy mi na tym, żeby ten kot był mały, żeby się, no jak największe było prawdopodobieństwo, że się dogada z chmurą, takie też jakby mieliśmy ustalenia, jak rozmawialiśmy tutaj ze wszystkimi, więc... No, nie, no musi być malutki, bo się wychowa z nią, oni się wychowują nawzajem i dzięki temu obydwoje będą, na przykład, będą się zachowali podobnie. Chmura się może nauczyć, no, może się nauczy chodzić po schodach, bo będzie zazdrosna o to, że kot sobie wychodzi, a ona k***a stoi jak debil. Bo chmura nie umie chodzić po schodach, to jest w ogóle mega zabawne, ale jak się wysra, to wtedy skacze wtedy wskakuje na sofę, która jest dwa razy wyższa od schoda. Nie wiem jak to się dzieje, ale na schody dalej nie będzie. Tylko jak zrobi kupę, jest tak. W takiej euforii, że ładnie zrobią kupę na mapę. Lżejsza jest wtedy, to jest jak taki wiesz, tak silnik odrzutowy, puuu i tego właśnie też patrzyłam na inne jeszcze ogłoszenia, na przykład na Oaliksie, bo dużo osób wystawia się właśnie, że znalazło jakiegoś kota, że się właśnie urodziły jakieś małe koty, których nie chcą i też oddają, ale miałam tam ogromny problem, żeby znaleźć cokolwiek, bo mimo, że wszystkie koty były śliczne, to wiecie, tak czekałam, aż ktoś mnie złapie za serce, ale większość tych ogłoszeń, no nie ukrywajmy się, ludzie robią te zdjęcia tym kotem, jakby robili te zdjęcia kalkulatorem dosłownie. Były same pikselozy i nic nie można było poznać tak naprawdę. Albo od tyłu na przykład. Albo od tyłu. Poprosiłam jakąś panią o więcej zdjęć jednego kota, a ona mi wysłała zdjęcia, jak jest od tyłu i siedzi z innymi kotami. Byłam taka, aha. Jedna pani w ogóle opieprzyła mnie przez telefon, w sensie napisałam do niej SMS-a, bo już też byłam zdecydowana na jednego i napisałam do niej SMS-a, żeby się wypytać o wszystko. Ona mi odpisała właśnie jakąś tam wiadomość i ja jej dopiero odpisałam o 12:40 wieczorem w nocy i ona, ale napisałam SMS-a z myślą, że odpisze mi po prostu rano, jeżeli już śpi w ogóle, a ona mi napisała takiego SMS-a, że jest chyba jakaś granica do pisania do obcych ludzi w ogóle i ja się tak speszyłam i już nie napisałam do niej. No i dopiero później, jak Peter podesłał mi tą dziewczynę, to się z nią zgadałam i wszystko a kot skradł twoje serce. Kot skradł me serce od pierwszego wejrzenia, jest śliczny. Zobacz, nie będę wam mówić, jak będzie wyglądać, zobaczycie dopiero, jak będziemy na miejscu. Chyba, że ja wam zaspoileruję, tak jak wczoraj na Wcieksowie. Tak jak wczoraj na Wcieksowie na przykład. Generalnie też będziecie musieli mi wszyscy pomóc z imieniem. No to co, kotlet? Nie, właśnie jest taki kotlet. Jak siedzieliśmy z Kasią i z wujasem, to zastanawiałam się, jak go nazwać. I mówię, kurde, może coś do jedzenia, coś, co lubię jeść. Na przykład
Krokiet z serem i Łukasz powiedział Krokiet, zajebiste imię, no i jest albo Krokiet, albo Harry, albo Ron. Jeszcze nie wiem, zobaczę jak mi będzie do niego pasował, ale Krokiet jest prześmieszny. Hejka! Hejka! Hej! Hej, Ola. Cześć! O matko, jak maleńska! Tak, tak. Cześć! Jakby był cały duży, to nie byłby taki. Boże, jak to maleńska! O Boże! Jaki bobas! Jaki on jest mały! Dzień dobry! Siemanko! Ale jestem odważny! Patrz, jak on w ogóle tak już bada, nie? Ale jest śliczny! O Boże, jakie ma oczy w ogóle! Nie, to jest najpiękniejszy kotek, jakiego widziałam, serio! Ma rudą brodę taką! Ej, ruda broda! Ruda broda! Boże, jedziesz z nami do Krakowa? Wracasz z nami do domu? Tak? No? No! O Jezu! Nie no, jest cudowny! Patrz, co ty tu masz! Patrz! Jak mruczy! Jaka myszka! Ale jak jest taki mały, to myślisz, że on już jest taki, że czuje, że pies? Myślę, że może czuć jakieś zapachy, nie? To będzie miał kontakt z zwierzętami, nie? Bo jak miał z psami, to będzie wiedział. Ale to jest w ogóle... ja czytałam, bo ja w ogóle kupiłam sobie książkę, wszystko, żeby się przygotować, oglądam jakieś filmiki i tak dalej. I że o tym, że koty są generalnie od urodzenia takimi drapieżnikami i nawet takie noworodki potrafią syczeć na ciebie, jak poczują po prostu inny zapach niż matkę, więc wydaje mi się, że to jest u nich tak, wiesz... Czyli wącha, bada. On na pewno tutaj czuje mnóstwo zapachów od nas różnych. No. Jakiś nic. Jezu, wszystko jest git, spokojnie. Co to za podróż? No. Kasia już mi pisała, że odlicza, kiedy przyjedziemy. Nie dziwię się. Kto już jest taki grzeczniusi? Tak. Przez całą drogę płakał. Całą drogę płakał. Uspokoił się na ostatnie 15 minut. Tak, ale i tak co chwilę jakieś pomiałkiwania tam było słychać. Krokiet. O Boże, jaki malutki! Jak się nazywa? Krokiet. Nie, Ron, miał być Ron. No cały czas na niego mówimy Krokiet. Hej, nawet się nie boi. Śliczny. Nie, nie boi. Jaki jesteś pierwszy mały! Pierwszy krok na dywanie. Bo był bardzo odważny w samochodzie. Tylko, że ja się boił jazdy. Ale jak to ustaliśmy? Tak gnany nie dotyka małego koku. Jaki słodziak! Pierwszy się kusi zrobić zaraz. To właśnie muszę zrobić. Spaceruje! O, idzie do kuwety, okej. O nie, no za łóżko, o nie. No to po kocie. Bałam się, że będzie się bał, że będzie, wiesz, taki skulony tamten, a jest cwaniak. To jest pierwsza oznaka dobrego charakteru. Co to jest? Co się dzieje? Na razie chyba się zrobiło. Wiedziałam, że pomyślisz, że to dla chmurki, a to dla nowego kota. O, kolejny puszek? Muszę wam pokazać tą kuwetę, jak ona działa. To jest niesamowite. Uwaga, nie? Mamy kuwetę, co nie? No. Włącza się. Tu jest nawet licznik, ile razy już to przejechało. I uwaga. Teraz jak udawać, że już jest nasikane? Załóżmy, że jest nasikane, bo idzie to ręcznie, nie? No. I wszystko, co tutaj będzie, jakieś siki, czy właśnie kuba, czy coś, to tutaj jest taki pojemnik i tam ma wszystko tak spychać tam. Widziałeś torbę? Jaką mam minę od twarzy. Jak ci kurzu nazbierał? Halo! Jak mruczy! Tak dobra, stary, dogadamy się. Z jednej strony będę chmurę, a z drugiej strony ciebie. Jaki słodziak. O, poledy. O. Co jest grane? Co to są za kocie? Musiałam to zrobić w ogóle przemeblowanie. Musiałam to przestawić na środek, tutaj ten. Zobaczymy, czy mu się będzie podobało. Ciekawe, czy umiesz robić sztuczki, bo koty to skaczą jak szalone. Czy na przykład jakby teraz spadł, to by na przykład, nie wiem, nie udałoby się. O. Tam jest wyjście jeszcze z tego. Posiadówka. Nie. To jest jakiś tam jest. Położył się. Ojoj. No i spanko. Moja mama jeszcze obraziła nie mówiła. Się? Obraziła się na mnie. Moja mama. Mama się obraziła na nią, że będzie miała kota. Tak, mamo, nie pozdrawiam cię bardzo serdecznie, ale tak, moja mama obraziła się na mnie, że będę miała kota. No, ale ci zazdrożę. To jest akurat super, nie? Oglądasz serial. I kot. Kabusia, herbatka i kot. No, zarobiście. Idealnie. Co ty robisz? Krokiet. Ojej! Jakie ziewa! Ziewną, krokiet ziewa!
Krokiety nie mamy. To o, znaczy co to? Jedzenie! Co to? No chodź, idź jeść. Ja ci zerwam. Ja robię cały czas jak do chmury. Żarło? O, czy jeszcze wszyscy, bo jedzenie. Jak to jest możliwe? Ale że robi tyle rzeczy naraz. Czytałam, że są dwa rodzaje mruczenia. Jest mruczenie takie wychillowane i jest mruczenie jak jedzą i to jest takie podekscytowane. I to jest takie bardziej chyba harczące, no, nie? No. Teraz się cieszę. W ogóle z tym kątem jak wybierałam, to wszyscy mówili, weź rudego, bo też jesteś ruda, ale mi nigdy się koty rude aż tak nie podobały. Najbardziej mi się podobały takie szaraczki zwykłe, bo ja zawsze miałam takiego kota, ale jakoś tak... Nie wiem, później zobaczyłam kilka zdjęć takich rudych kotów i mi się mega spodobały i jak tego zobaczyłam, no to już mi serce. Sprzedane, no. Ciekawe, czy w nocy będzie szarżował. No właśnie też jestem ciekawa, czy mi na przykład będzie dawał spać, czy raczej będzie jazda. Pamiętam, że jak mój kot był mały, miałam mojego Macieja i tam pierwsze noce to on mi atakował powieki, bo mi się oczy ruszyły, podbiegał mi normalnie tych łapą. Jezu, więc mam nadzieję, no, więc mam nadzieję, że mi tak nie będzie robił. Jak się bawi? Krokiet. Krokiet? Ale fajny. Tutaj, jakby wyciąć mu wszystkie białe miejsca, to by wyglądał jak mój. To mój jest największy. Ale mój kiedyś też był taki mały. Co jest krokiecik? Lubisz paszczyk czy nie? Ale słodziaczek. No to będzie zdecydowanie chyba moje najbardziej ulubione zwierzątko w domu, bo ja uwielbiam koty. O, moje też. Nie wiem. Z 5 lat temu chyba przywiozłem takiego rudego, malutkiego takiego i do dzisiaj jest. Niesamowite to jest, że tyle się... Jak się nazywa ten twój rudy kot? Nie wiem, Miśka, bo mama go nazwała Miśka i jest Miśka. Jest Miśka. Tylko czy będzie drapał, ale widzę, że już ma stanowisko do zabawy. Tak, ma zbudowane, tutaj ma takie, wiesz... Zobacz, ile tam jest rzeczy w koszyku. W koszyku mam zabawki. No, zabawki. Gościu, to jest asortyment zrobiony. A, to nie będzie się krokiecik nudził, nie będzie. Jezu, kocham kocie ogonki, jak tak głaszczysz go wzdłuż i tak po ogonku. O matko. Nie no, ja od początku, kiedy to imię zostało powiedziane, już tak wiedziałeś, w głębi duszy już po prostu wiedziałam, że to tak zostanie. Nawet jeżeli mi się to na początku nie podobało aż tak bardzo. Ale nie no, krokiet to zajebiste, no ale jest takie śmieszne. I jeszcze on wygląda dosłownie jak krokiet, w sensie... Jest taki rumiany, jak krokiety też są takie, wiesz, zarumieniane. Panierka taka. Taka panierka, dokładnie. Skok, skok. O, pierwszy skok na łóżko. O, świnia. Za dużo dźwięku, zaraz pewnie ucieknie. O. Zaraz gdzieś tym wzrok. Jaki ruch. Odwrót. Proszę Państwa, wyszłam na chwilę po herbatę, wchodzę i nie ma kota. Szukałam go wszędzie, szukam go tam. Za łóżkiem. Po jakichś szafkach, tam. I zobaczcie, gdzie go w końcu znalazłam. Byłam tutaj dwa razy i w ogóle nie zwracajcie uwagi, jaki tu jest syf. Codziennie jak tu wchodzę, to mówię, że posprzątam. Patrzcie na tego gościa ukrytego. Ale dziurze się. Hej! No, masz już miejsce od kota do spania. No, to chyba będzie jego ulubione miejsce, serio. Dzień dobry. Muszę wam powiedzieć, że to była bardzo ciężka noc, ale nie dlatego, że krokiet był jakiś niegrzeczny, był przekochany, naprawdę nigdy nie spałam z tak przytulasnym kotem, od razu do mnie przyszedł, przytulił się, tylko że ja po prostu co godzinę miałam pobudkę, wiecie, taką bardziej z nerwów, taką czuwającą, żeby zobaczyć, czy się mu nic nie dzieje, czego na przykład nie zgniosłam, czy coś w tym stylu. Ojeju, jak sobie ziewam. Ale tak generalnie, no to skorzystał raz sobie z kuwetki w nocy, nawet się posprzątała. O, jak mruczy, słyszycie to? Nie no, krokiet jest naprawdę przekochany. Ja nie mogłam sobie wymarzyć, żeby on się lepiej zachowywał w tych pierwszych dniach. Zobaczymy oczywiście, jak będzie później, ale no jak na razie jest idealny. Ani nie gryzie, ani nie drapie, cały czas chce się bawić. Nie jest aż tak przestraszony, jak mógłby być tak naprawdę, jednak jest cały czas w moim miejscu i w ogóle. Śpi w ogóle ze mną, to jest też dla mnie niesłychane, bo jednak każdy kot, którego ja miałam, zasypiał sobie na przykład przy mnie, ale później jak budziłam się, to był już gdzieś zupełnie indziej, bo gdzieś oddalony mnie, ja też się trochę rzucam w nocy, nie ukrywam, więc się trochę nie dziwię. A on normalnie na brzuchu mi spał, tu na klatce, przy szyi. No, przekochane dziecko, chodź tu, pokaż się. Przekochane kocie dziecko, kocham cię.
My już chyba będziemy kończyć ten odcinek, bo dzisiaj jest wtorek i chciałabym, żeby ten film wleciał jak najszybciej, żebym już mogła wam go pokazać i na Instastory i w ogóle. Także co, jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej filmów z Krakiem, to zostawiajcie oczywiście duży łapek w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. A my się już z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!